Zmiana opatrunku na prawej dłoni. Chodzi o wyciągnięcie haczyka, który mi się wbił podczas robienia, powiedzmy, porządków ze sprzętem wędkarskim. I no po prostu gdzieś tam był zawiązany w sposób taki trochę, no nie widziałem tego haczyka, był gdzieś tam splątany, gdzieś zaczepiony do wędki. Przekładałem wędki z jednego miejsca do drugiej i po prostu łapiąc po prostu za wędzisko, gdzieś w tej plątaninie żyłek i haczyków, jeden z haczyków niepostrzeżenie mi się tak wbił dość głęboko w skórę na dłoni. I teraz wam pokażę, bo i tak chcę zmienić opatrunek, bo to już czas. Dobrze. To jest ten haczyk. Tutaj dobre do takich rzeczy jest jaskółcze ziele albo ewentualnie liść babki okrągłolistnej. Te nożyczki to akurat beznadziejne dobrałem. Myślałem, że one są lepsze. One są jednak... O, dobrze. Wbił mi się haczyk właśnie przy robieniu, powiedzmy, porządków. No tam może nie do końca, przekładałem z jednego miejsca w drugie sprzęt do wędkowania, krótko mówiąc, i mi przy tym przekładaniu wbił się właśnie, jak widać tutaj, haczyk w skórę. Nawet nie zabolało za bardzo, po prostu no wbił się, jak widzicie, nie? A że haczyk ma w sobie ten taki, nie wiem jak to powiedzieć, zastrzał, nie? No taki w jedną stronę jest naostrzony i ma taki ząbek w drugą stronę, który zapobiega wyciągnięciu. I teraz, żeby wyszedł, no to po prostu będę musiał poczekać, aż się zrobi taki trochę stan ropny. Bo na ten moment jeszcze... Ale już jest... O, już nie... Niedługo będzie coraz łatwiej do wyciągnięcia. Jeszcze troszkę. W każdym razie to jest metoda jedna, uważam, z takich lepszych. No bo właśnie z haczykiem jest taki problem, że jak się wbije w skórę, to przy takiej właśnie głębokości, on praktycznie wszedł tu do oporu, widzicie, tak, jest to zagięcie. Może pokażę to czymś takim bardziej, nie wiem, te nożyczki. Jak on tutaj wszedł, to tutaj jest to zagięcie i on wszedł tu do oporu, nie? I tutaj na końcówce tego haczyka jest taki ostrz kontra w drugą stronę. Nie chcę tu mówić, niech będzie zadra, ale powiedzmy taki zastrzał, zadra, taki no, no kontra ostrz, nie wiem jak to tam się fachowo nazywa, który zapobiega wyciągnięciu tego haczyka w taki prosty sposób z powrotem. I teraz świeżo po wbiciu on się tak zakotwiczył, że niemożliwością go było tak wyciągnąć bez rozerwania całego tutaj tego obszaru ciała. No i dużo lepszą metodą jest po prostu, faktycznie to wymaga wtedy tylko kilku dni, zakładać na takie coś, w takiej sytuacji opatrunek, zakładać opatrunek z jak już powiedziałem, tu z liść babki i jaskółcze ziele. Można je używać łącznie, można oddzielnie samo jaskółcze ziele lub liść babki używać. Jak już wspomniałem, to mnie nie boli za bardzo, jak nie ruszam. No i właśnie co? W liściu babki i w jaskółczym zielu są antybiotyki. Takie można powiedzieć, które zapobiegają jakimś infekcjom.
Często liść babki czy jaskółcze ziele używa się na jakieś właśnie stany, że jest jakaś duża ropa pod skórą, jakieś właśnie, ale obce właśnie ciało wybite, czy gwóźdź, ale mówię, jakieś coś tak wbite, że nie idzie tego tak od razu wyciągnąć. Jakaś na przykład kolec od jakiejś rośliny, od akacji, od jakiejś róży, ale mówimy tu o jakimś takim wbiciu, jak ten haczyk, że nie idzie tego złapać tak sobie lekko jakimś tam pincetem i wyciągnąć, tylko mamy do czynienia z czymś takim, że są tam różnego rodzaju takie zazębienia, zastrzały w formie tak jak grot w strzale, czy coś, że ma takie kontraostrza, kontrapióra, że jak się wbije, to w jedną stronę wchodzi elegancko, ale w drugą stronę jak wychodzi, no to te zadziory się zaczepiają o ciało, no i po prostu lepiej nieraz poczekać, przykładając tego typu rośliny, żeby ciało same po jakimś tam czasie wytworzyło taką bańkę wokół tego obcego elementu, jakim jest właśnie ten haczyk, i nasz organizm naturalnie, każdy obcy element, który nie należy do niego, będzie chciał wyrzucić, odrzucić tak zwany jakiś tam obcy element z organizmu. No to jest właśnie też między innymi problem, jeżeli przeszczepy się robi różnego rodzaju jakichś tam narządów, to też są te tak zwane odrzuty, nie? A więc to jest nasz naturalny proces ochronny organizmu, że coś obcego odrzuca. No i żeby nie przy tym procesie odrzucania nie doszło do jakichś poważnych zakażeń czy coś, no to właśnie stosuje się taką opatrunek z takimi liśćmi, tu są właśnie jaskółcze, ziele, tu już takie trochę zwiędłe, tu mam troszeczkę o lepszej formie. No to pewnie widzieliście nieraz jaskółcze, ziele i liść babki okrągłolistnej. O, jaskółcze, ziele to wygląda w ten sposób, że się bierze po prostu, można tam nawet pokazać, byście wiedzieli. Bo mam takie specjalnie długie knykcie, bo teraz w sezonie, gdzie są zioła, to zbieram trochę tych ziół i tymi długimi paznokciami jest mi łatwiej po prostu obcinać. Po przecięciu łodyżki takiego liścia jaskółczego ziela wylatuje taki żółto-pomarańczowy sok. Jak widać, to trochę słabo, ale może widać. No i tak wyglądają liście tego jaskółczego ziela. Pewnie nieraz widzieliście gdzieś tam przy ulicach, przy jakichś na łąkach czy coś, to jest takie roślina dość powszechna. Idzie ją spotkać. Szczególnie musi być taki teren dość podmokły, czy przy jakimś strumyku, czy coś. No, na jakichś bardzo suchych terenach to nie lubi rosnąć. Bardziej gdzieś przy wszelkiego rodzaju zbiornikach wodnych. No chyba, że na działce, którą podlewamy i też ten zasób wody jest odpowiedni, no to też tam zawiąże się taka roślina. W każdym razie, no to jest jaskółcze ziele, bardzo dobre właśnie na takie rzeczy jak to. Lub babka okrągłolista też tak samo właśnie ma w sobie antybiotyki. Nie wymienię teraz jakie, bo nie pamiętam, które podobnie działają, że organizm pomału takie obce ciało będzie chciał wyrzucić, a nie wda się przy przykładaniu tych liści, w miarę się nie wda przez tą ranę otwartą jakaś tam poważna infekcja do środka, no bo babrać się będzie siłą rzeczy, bo ten obcy materiał jest w środku i z niego tam te brudy, które weszły, cały czas się jakieś tam wydostają, i czy tam przez jakiś pierwszy okres się wydostają i one tam przez jakiś okres się namnożą, a potem już nasz organizm te obce ciała jakoś tam niweluje. Ale najgorsze jest to, jak tym tutaj właśnie tą raną, gdzie o, tu w tym miejscu dokładnie, gdzie wchodzi ten obcy element do naszego ciała, to w tym miejscu najczęściej właśnie wnikają różnego rodzaju bakterie. No i one powodują infekcje, nie? Takie, czyli innymi słowy, te stany ropne poważne, przy jakichś ekstremalnych sytuacjach, kiedy są te rany duże, to może dojść do jakiegoś poważnego zakażenia, do gangreny, no ale to już jak mówimy o jakichś rozległych ranach, nie takich tam, nie od haczyka do wędkowania. W każdym razie moim zdaniem jedna z lepszych metod to jest przyłożenie takich liści, żeby po prostu organizm sam pomału sobie te obce ciało odrzucił.
i bez jakiejś tam interwencji od razu chirurgicznej, żeby nie stosować od razu tutaj skalpela albo czegoś podobnego, żeby tylko siłowo od razu po wbiciu się takiego haczyka, od razu siłowo go jakoś tam wydostawać z ciała. No chyba, że po prostu faktycznie no jednak z takim opatrunkiem też, no nie wiem, wykonujemy jakąś pracę, że jest dużo tej, no ale to i tak, jak skalpelem by to tutaj przeciął i wyciągnął ten haczyk, to jest na tyle duża rana, że musi to być zszyte i tak musi być wtedy jakoś mocno zabezpieczane, żeby się nie wdała jakaś tam choroba, infekcja i tak, nie? Dobra, teraz będziemy zakładać opatrunek. Przygotowuję. Powiem wam, że może się to wyda głupie, ale jest bardzo skuteczne. Stosowałem już wiele razy do różnego rodzaju, na krótki czas oczywiście, takiej zwykłej taśmy budowlanej, ale tej cienkiej. Wbrew pozorom, przez to, że ona jest z papieru, to skóra pod tą taśmą w miarę oddycha, nie jest jakiś kłopot, żeby się tam nie wiadomo co z tą skórą działo. Pomimo, że jak ja widzicie, jestem łuszczykiem, to tutaj widać, że to jest łuszczyca i tutaj jakoś pomimo tego ta taśma mi jakoś tam bardzo wiele nie doskwiera. A jest po prostu bardzo porównywalna w zachowaniu się dermatologicznie dla skóry jak zwykła taśma opatrunkowa, no ale niewspółmiernie tańsza, nie? Bo taka rolka kosztuje złoty 50 zł, czy tam coś koło tego, a taka ilość taśmy opatrunkowej by kosztowała pewnie z 20 zł. A więc tu sobie przygotuję teraz tą taśmę. Odcinam sobie takie paski, żeby po prostu łatwiej mi się, żeby mi się łatwiej nakładało. O, może tutaj widzicie takie paski. Mniej więcej 40 cm długości. Na ten moment 4 sztuki takich. I nakładamy. Zaczniemy od jaskółczego ziela. Ja zazwyczaj nakładam tą górną warstwą liścia do takiej rany. Chociaż to nie ma większego znaczenia. Tutaj będę zakładał tym zgięciem, żeby mi się to lepiej. Tu chodzi o sok, o te substancje w tych roślinach zawarte, które no, są powiedzmy takimi naturalnymi antybiotykami do zewnętrznego użytku oczywiście. Chociaż też pije się wywary z liści i jaskółczego ziela i babki okrągłolistnej, ale z tego co wiem, to babka okrągłolistna nie ma jakichś tam żadnych właściwości trujących, a już jaskółcze ziele coś tam ma. Nie wiem na ile, jakie mocne, ale ma. Ja sobie układam tego tak dość dużo, żeby tutaj ta wilgoć się utrzymywała wzajemnie od tych liści, bo i tak głównie te pierwsze liście oddziaływują z raną, ale pozostałe dostarczają też jakieś tam ilości tego soku. Niewielkie, ale coś tam. Ale wilgoć się utrzymuje, nie? I właśnie o tą wilgotność chodzi. Tak sobie przekładam, jak widzicie. Parę listków jaskółczego ziela i potem liść babki okrągłolistej, a tutaj ten to ma taką brzydką łodygę, to będzie mi się źle to pod opatrunkiem układać. To na koniec jeszcze przykryjemy liściem. No, tutaj ten wierzchni liść, jak widzicie, ma takie tu jakieś lekkie skazy, ale z racji, że on zupełnie jest na samej górze, to on w ogóle nie będzie miał prawie styczności z tą membraną. Powiedzmy tam raną.
I teraz przyklejam taśmę. Tą właśnie taśmę budowlaną. Wczoraj mi się paprało ta rana, bo troszeczkę paprała, bo tam właśnie miałem trochę więcej takich czynności na dworzu i miałem no i po prostu uderzałem o coś tą ręką, uderzałem, no to zahaczałem siłą rzeczy, wykonując tam takie czy inne czynności jakieś w ogródku. No i bolało, powiem wam, bo to jednak no odrzuca organizm ten haczyk i tam się stany ropne wytwarzają. No ale dzięki tym stanom ropnym, dzięki temu odrzucaniu jest potem efekt taki, że bez konieczności chirurgicznej, jakiegoś wielkiego rozcinania, rozwalania tej ręki. Dwie tasiemki. Bez wielkiego rozcinania tej ręki będę miał powinien haczyk wyjść za dzień, dwa. Tu też się tak przewiązuję, żeby to zabezpieczyć. Takie coś robię. Przypuszczam się takie jedno wiązanie, że tak powiem, pomiędzy palcami tu, żeby to mi się za bardzo nie przesuwało lewo, prawo. No, jeszcze jeden kawałek. W każdym razie mniej więcej tak już ten opatrunek jest skończony. Jeszcze sobie tam trochę dopracuję, ale to już tam za dużo więcej nie wymaga. No, i to jest właśnie wymiana takiego opatrunku. No, bym tyle tutaj nie musiał gadać i tego tam prezentować, to by to poszło na pewno szybciej. Ale te 5 minut trzeba liczyć na pewno, nie? Bo to jednak trzeba zrobić dość dokładnie. Jak widziałem, to jeszcze ten haczyk się trochę trzyma, jeszcze go tak nie idzie wyciągnąć łatwo. No te knykcie, jak już mówiłem, mam takie długie, bo są wygodne. O, właśnie do takiego czegoś. Jak zrywam takie liście, ale tu akurat nie o tam dwie, trzy listki chodzi, tam jak nie jest więcej dużo. Zrywam czy skrzypu, czy coś, to powiem wam, że z praktyki chodziłem z nożykiem i zawsze dwie ręce zajęte, a tak tylko jedną ręką i pyk. Robię odcięcie, odrywam, nie? No bo jak jest liście, też odrywam i jest przycięty. Jest to wbrew pozorom taki pazur do takiej czynności praktyczny po prostu, nie? Jeszcze go można tam ewentualnie trochę przypiłować, bo to i tak tam narasta ten paznokieć tam jakoś, jak się go przypiłuje, to i tak potem na drugi dzień troszeczkę tam cały czas jakoś tam ta masa w nim narasta, więc nie ma to takiej. No ale powiedzmy, przed samym procesem jakiegoś zbierania ziół, listków i tym podobnym, to się po prostu te knyknie trochę podastrza i bardzo ładnie się za pomocą nich bez potrzeby używania dwóch rąk pobiera różnego rodzaju właśnie łodyżki, liście z jakichś tam roślin i tak dalej, mając rękę na przykład jedną zajętą telefonem, to drugą mogę spokojnie takie czynności wykonywać, ale ogólnie nie higieniczne i nieestetyczne. Nie lubię takich, cholernie nie lubię takich długich paznokci. To jest teraz tylko na ten czas ziołowy, gdzie po prostu są mi potrzebne takie knykcie, dlatego je takie zapuściłem. No to by było wszystko, jeżeli chodzi o zmianę patronku. Mam nadzieję, że jutro, pojutrze już będzie można ten haczyk wyciągnąć, to nagram to wyciąganie.
każdorazowego zmiana opatrunku nie będę nagrywał, no bo to nie ma sensu. A jak już będę wyciągał haczyk, to na pewno nagram i też wrzucę, pokażę wam na żywca, jak się takie coś ze skóry już wyciąga, jak obłoży się tą ropą i organizm sam to obce ciało no chce odrzucić, nie? Następuje to naturalne odrzucenie obcego ciała z organizmu. No i wówczas nie ma potrzeby interwencji jakiegoś chirurga, czy właśnie rozrywania, rozcinania jakoś tam takich elementów w takiej sytuacji, jak się właśnie wbije taki kolec, czy haczyk, czy jakaś taka, takie obce ciało się tak wbije, że nie idzie tak łatwo wyciągnąć. No to mówię, to jest najlepsza metoda, nie? Moim zdaniem oczywiście. Na razie, do zobaczenia przy wyciąganiu haczyku. Cześć wam.